nie wyjdę do momentu, kiedy prawo podatkowe w Polsce nie będzie prostsze. Codziennie. Panie Mencel, ale pan wie, że to jest takie też trochę pierdolenie. Że to jest jakaś fikcja. Podatki na świecie są, bo zostały stworzone przez kogoś tam wcześniej i są wymyślane coraz to nowsze. A po to, żeby łupić takiego szarego Kowalskiego, mówię o Polsce. I on wtedy jest zamknięty w takiej swojej bańce i myśli, że tak powinno być, no bo tak mu się mówi. I my możemy sobie mówić, że ktoś się zna na podatkach, a ktoś się nie zna, bo ktoś ma kierunkowe wykształcenie, albo jeżeli nie ma tego wykształcenia, to ma praktykę, bo prowadzi jakąś tam działalność gospodarczą. I możemy sobie mówić, że ktoś taki mógłby uprościć system podatkowy. A wie pan, panie Mencen, co jest najprostszym uproszczeniem systemu podatkowego? Rozpierdolenie tego systemu podatkowego. Ale za tym poszłoby rozpierdolenie całego systemu, bo żadnego elementu, zwróćcie na to uwagę, żadnego elementu z systemu, w którym funkcjonujemy, nie jesteśmy w stanie rozwalić bez pozostałych. Trójpodział władzy to też fikcja. Bo państwo, to jest kurwa zwykła firma. I ta firma musi zarabiać na ludziach, grabiąc ich, niczym mafia grabiła za pomocą haraczy przedsiębiorców w latach 90. Bo państwo nie jest w niczym lepsze niż ci, którzy zbierali haracze. To jest dokładnie to samo. Kurwa wiem, nie polityczne, ale prawdziwe. Do tego to państwo zarabia na zobowiązanie do takiej innej firmy, jaką jest na przykład Unia Europejska. Do tego dochodzą różne banki centralne, bo ktoś sobie wymyślił taki system i że na tym będzie zarabiał. Żyjemy w globalnym śmietniku, gdzie 90% ludzi zostało okupionych za pomocą między innymi mediów i polityków przez 1% najbogatszych na świecie. Pozostałe 9% według mnie to ludzie mądrzy, którzy żyją sobie w tym całym gównie w miarę tak jak chcą. Natomiast te 90% żyje tak, jak im się każe żyć. A oni myślą, że jest dobrze, bo robią przecież wszystko tak, jak robi większość. Mistrzostwo manipulacji. Pozdrawiam.